Werset na dzisiaj czytamy z Mateusza 18, od 21 do 35. Jest to przypowieść o nielitościwym słudze. Wtedy Piotr zbliżył się do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 70 razy 7. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby ten dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili, poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam mój Ojciec Niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Pełnia przebaczenia, część 6. Pastor Paweł Goja. Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słychać, ale ostatnio wpakowałem się w sporo kłopotów. Nie wiem, czy znacie moją przeszłość, ale czekam na straż, aby zabrali mnie do więzienia. Ale zanim to się stanie, opowiem wam, co się stało. Sprawa w tym, że mam dużą rodzinę. 6 chłopców i 2 dziewczynki. I jedzą jak termity. Naprawdę dużo jedzą. I potrzebują przybory szkolne, buty, ubrania i chcą mieć iPady. One wciąż wydają i wydają. A moja żona też lubi wydawać. Ja nie, ale ona tak. Wszyscy w mojej rodzinie wydają. Moja żona nie chodzi do przeciętnego sklepu, tylko chodzi do sprzedawców nad morzem. Wiecie co? To bardzo drogie jedzenie. Ona tam sporo wydaje pieniędzy. No i jak się tak wydaje, trochę dziś, trochę jutro, to tak narasta. I zanim się obejrzy, to długi stają się dosyć spore. Nawet nauczyłem swojego wielbłąda żyć bez jedzenia. Ale wielbłąd zdechł po 6 dniach. No i teraz nie mam transportu. No i coś wymyśliłem. Gdybym pożyczył pieniądze, to mógłbym otworzyć firmę, to mogę zarobić pieniądze i gdy będę miał pieniądze, to mogę kupić nowego wielbłąda. Takiego z najwyższej półki do mojego garażu i mogę prowadzić przyjemne życie. Więc wziąłem pożyczkę od zamożnych przyjaciół. Oni naprawdę dobrze sobie radzą. Nie wiem, czym się zajmują, ale są zamożni. Więc wziąłem tę pożyczkę i tak to szło. Próbowałem otworzyć firmę, ale mi się nie powiodło i straciłem te środki. Więc znowu wziąłem pożyczkę od innego przyjaciela. I ponownie próbowałem otworzyć interes, ale znowu mi się nie powiodło. A potem próbowałem otworzyć kilka interesów i straciłem wszystkie pieniądze. No i się trochę zestresowałem. No i spotkałem się z przyjacielem.
Naprawdę mądry gość. On uprawia hazard, gry karciane na pieniądze. I powiedział: kolego, gdybyś zagrał i zagrał dobrze, to możesz wygrać i spłacić dług. Więc znowu pożyczyłem pieniądze i naprawdę dobrze mi szło. Prawie wygrałem, ale na końcu wszystko straciłem. I znowu straciłem pieniądze. Nie wiem, co mam robić. Może macie pomysł? Naprawdę jestem w tarapatach. Więc tak zrobiłem. Szedłem do domu i modliłem się, a często się wtedy modliłem taką inną modlitwą. Modlitwy oddania chwały, wołania o pomoc, na przykład Psalm 86, usłysz mnie, o Panie. Odpowiedz mi, bo jestem biedny i w potrzebie. Jestem w wielkim ucisku, usłysz moje wołanie, bom i bezradny i nawołuję w czasie ucisku, o Panie, pomóż mi. Ale nie wydaje się, żebym otrzymał odpowiedź. A więc idąc do domu, napotkałem mojego brata Józefa. A on mi powiedział: hej bracie, przestań pożyczać pieniądze i przestań wydawać, czego już nie masz. Znajdź pracę. Jak będziesz zatrudniony, to poszukaj interesów i nie wydawaj w nadmiarze. Łatwo ci mówić, ale nie jesteś w mojej pozycji. Ja mam 6 dzieci, a ty tylko 5. A on na to: no, ale ty masz jeszcze żonę. On mnie wcale nie rozumie, nikt mnie nie rozumie. No i tak się sprawy potoczyły, że ja... Och, ale ze mnie gbur, nawet się nie przedstawiłem. Zanim kontynuujemy, nazywam się Elishafan ben Shimei z plemienia Józefa z Benjamina. Jestem dobrym gościem, to znaczy jak mi się nie przeszkadza, to jestem dobrym gościem. W zasadzie jestem bardzo pobożny, chodzę do świątyni w każdy szabat. Zważam na prawo, żywię się odpowiednio i robię post co tydzień. Nawet nie podnoszę ciężarów w szabat. Jeśli zobaczę monetę na ziemi, to stanę na niej i poczekam do zachodu słońca. I dopiero wtedy się pochylam i podnoszę ją. Nie łamię szabatu, nie podnoszę ciężarów. W szabat nie przechodzę więcej niż 3000 stóp. Jeśli muszę iść więcej, to idę 2999 stóp i wtedy robię przerwę. Po czym znowu idę? Nigdy nie łamię zasady 3000. Jestem naprawdę, naprawdę dobrym Żydem. Zachowuję wszystkie zasady. Co więcej, angażuję się w świątyni, wykonuję sporo roboty. Bóg powinien mi odpowiedzieć na modlitwę, ale tak nie robi. Nie wiem, co jest nie tak, ale dobra, odpowiadam dalej. Wpakowałem się w duże kłopoty. Ci, co pożyczyli, poprosili o zwrot pieniędzy i to z dużym procentem. Żądali 27%. To skandal. Co za grzesznicy. No i nie wiedziałem, co mam robić. Chcieli mnie zamknąć w więzieniu i sprzedać mój dom, sprzedać moją rodzinę jako niewolników. Więc tak zrobiłem. Słyszałem o takim gościu, Manachemie. On jest bankierem, Manachem ben Shuam. Jest dobrą osobą, rzetelnie wierzący. Nie chodzi do synagogi tak szybko jak ja, ale i tak jest dobrą osobą. Więc udałem się do niego. Pożycz mi pieniędzy. A Manachem odpowiedział: wiesz, wciąż pożyczasz, nigdy nie będziesz w stanie mi ich spłacić, poszukaj pracy tak jak wszyscy. A ja na to: nawet jeśli bym znalazł pracę, to i tak pożyczyłem już za dużo, nie dam rady tego spłacić. Proszę, oni mnie wrzucą do więzienia, ulituj się nade mną, chociaż tyle, żebym mógł spłacić dług i bym nie poszedł do więzienia. On mi odmówił, ale ja błagałem i płakałem i żebrałem. No i w końcu się ulitował nade mną i dał mi te pieniądze. Dał mi te pieniądze, wszystkie, i udało mi się spłacić te długi, ale powiedział: oto pieniądze na wszystkie twoje długi. To naprawdę dużo. Dam ci jeszcze więcej, abyś mógł kupić wielbłąda i miał transport. Wtedy możesz znaleźć pracę. A wtedy nie pożyczaj, nie wydawaj, okej? Okej. Nie, nie, obiecaj mi. Okej, obiecuję. Mam te pieniądze, mam je. Mnóstwo pieniędzy, dwie teczki, naprawdę dużo. Ale się cieszyłem. Skakałem i krzyczałem i gwizdałem. Miałem tak dużo pieniędzy, zero długu. Spłacę dom, spłacę długi. Wróciłem do domu i powiedziałem rodzinie i świętowaliśmy. Poszliśmy na zakupy.
Poszliśmy nad morze, do tych kupców dużo nakupowaliśmy. Zamówiliśmy pizzę, zaprosiliśmy przyjaciół, wyprawiliśmy przyjęcie, zainstalowaliśmy kablówkę i mogliśmy oglądać wiadomości. Wiecie, jak każdy. No i my mamy pieniądze. Wydaliśmy i kupiliśmy, co nam było potrzebne. I spotkałem kolegę, a ten, masz tak dużo forsy, jeśli dobrze zagrasz, to możesz wszystko podwoić. No jedną rundę, ale tylko jedną. I zagrałem jeszcze raz. I chyba możecie się domyślić, co się stało, prawda? Nieźle mi szło, ale pod sam koniec znowu wszystko straciłem. W sumie pogorszyłem dług, więcej niż dwa razy. Nie wiem, co robić. Zastrzel mnie, jestem skończony. Tak się boję. Wróciłem do domu bez pieniędzy. A ci, co wcześniej mi pożyczali, dowiedzieli się, że Menachem dał mi na spłacenie długów, więc przyszli domagać się spłaty. No i co mam zrobić? Uciekłem i schowałem się. Musiałem uciec i się schować. I wędrowałem tak po znajomych, od domu do domu. Dasz mi trochę pieniędzy? Nawet nie otwierali drzwi. Jak tak chodziłem od drzwi do drzwi, uciekając, chowając się, prosząc, błagając, spostrzegłem wielki tłum, a jestem bardzo ciekawski, więc podszedłem do tego tłumu. Gdy tam poszedłem, tam był koleś Jozue z Nazaretu. To takie małe miasteczko z północy, daleko. Nieważne. On tam przemawiał, a faryzeusze, sadyceusze, uczeni w piśmie, jak i kapłani, nie podobał im się. Słyszałem, jak mówił, ten facet chce pozmieniać prawo i proroków. Chce pozmieniać nasze tradycje, powinniśmy go zabić. Ten Jozue, nauczyciel prawa, on naprawdę znał pisma, mówił z mocą i autorytetem, łaską i determinacją. No i ten nauczyciel prawa powiedział coś naprawdę dobrego. Był taki facet porywczy, nazywał się Szymon Piotr. Był taki, on był rybakiem, znamy go. Jest szalony, jest porywczy. No i on się spytał tego nauczyciela, ile razy mamy przebaczać? 7 razy? Faryzeusze i rabini nas uczą, że powinniśmy przebaczać do 3 razy dziennie. Tak jest w naszej tradycji, możecie sobie sprawdzić. 3 razy dziennie, ale ten Piotr był bardzo szczodry. 7. I wiecie, co nauczyciel Jozue powiedział? Jozue z Nazaretu powiedział, nie Piotrze, nie 7 razy, ale 70 razy po 7. Halo, przydałoby mi się to teraz. Naprawdę by mi się przydało. A potem powiedział coś naprawdę dobrego. Powiedział, powinniście przebaczać, bo i wam przebaczono, i gdy będziecie przebaczać, tak Bóg wam będzie przebaczał. To wbiło mi się do głowy. A więc, gdy powiedział, gdy przebaczamy innym, tak Bóg nam przebacza, to wpadłem na pomysł. Odszedłem i pobiegłem do bankiera Menachema. Udałem się do bankiera i mówię, słuchaj, mam dobre i złe wieści. Te złe to straciłem i wydałem wszystkie pieniądze od ciebie, a nie uiściłem długów. A on coś narobił. Coś zrobił z moimi pieniędzmi. Kazałem ci ich nie wydawać. Miałeś znaleźć pracę. Wszystko wydałeś, a teraz podwoiłeś długi. Coś ty narobił. Wiesz co? Przywołał straż. Straż! I mówi, nauczę cię czegoś. Proszę, proszę, nie aresztuj mnie, pozwól, że powiem ci te dobre wiadomości. Co ty dobrego możesz mi powiedzieć? Wydałeś wszystkie pieniądze ode mnie, należy ci się nauczka. Posłuchaj mnie, słyszałem, jak przemawiał Jozue i powiedział, że jak przebaczamy innym, to Bóg przebacza i nam. Czy nie chcesz tego przebaczenia? A Menachem pokręcił głową. Jeśli ci przebaczę, to znowu zrobisz to samo. I ja go błagałem, proszę, proszę. I upadłem na podłogę. I leżąc na podłodze błagałem, proszę, proszę, przebacz mi, oddam ci dług, znajdę inną pracę i oddam ci. Nic nie rozumiesz, nawet gdybyś miał 10 posad, to nigdy byś mi nie oddał tego, tego jest aż tak dużo. Przebacz mi, ulituj się nade mną. Moje życie dobiegło końca, jestem dłużny ponad 10 tysięcy złotych talentów. Jestem skończony. Ale wiecie co?
Jak tak płakałem na ziemi, gdy strażnicy mnie mieli pochwycić, on rzekł, wiesz co, zmieniłem zdanie. Będę miał dla ciebie litość. Pomimo, że na nią nie zasługujesz, nawet wiedząc, że nigdy mi nie spłacisz, to daruję ci. I nie tylko dług ode mnie. Osobiście zapłacę wszystkie długi, które masz obecnie. Nie dam ci tych pieniędzy, bo znów je wydasz. Po prostu ureguluję twoje długi osobiście, oddam twoim dłużnikom. Wszystkie twoje długi, spłacę je i dam ci pracę na mojej posiadłości. Możesz pracować dla mnie, dam ci dobrą pensję i kupisz sobie wielbłąda i możesz prowadzić życie. Tylko idź, nie pakuj się w długi, okej? A ja na to, możesz powtórzyć? Powiedziałeś, że darujesz mi cały mój dług, zapłacisz tym innym i dasz mi pracę? Tak. O, jaka łaska! Uściskałem go, podskoczyłem na nogi i wyszedłem, zanim zmienił zdanie. Po prostu wyszedłem, biegłem szczęśliwy i gdy szedłem do domu... Zgadnijcie, kogo widzę. Kogo ja widzę? Rany. Rany, widzę kuzyna, Jonasza. Sprawa w tym, że Jonasz, on mi wisi 93 denary. To spora kasa. 2 miesiące temu pożyczył ode mnie 93 denary. No i mówię do niego, chodź tu, chodź na to kolego. I tak podchodzi, podchodzi, a ja łapię go za krawat, ciągnę i prawie go udusiłem. Oczy mu wyskoczyły jak żabie. I zbladł, a ja zażądałem zwróć dług. Nienawidzę takich ludzi, tak właśnie robicie. Bierzecie pieniądze i nigdy nie oddajecie. Nie mogę wytrzymać, jak tak robicie. Proszę, chciałem ci oddać, ale się ukrywałeś. Twoja żona mówiła, że się ukrywałeś. Teraz nie mam, ale w piątek dostaję wypłatę. Daj mi 2 dni, oddam ci. 2 dni? Czekam już od 2 miesięcy. Nienawidzę, jak wypożyczacie i nie oddajecie. Oddawaj forsę. I pociągnąłem i poddusiłem go jeszcze. I zawołałem policję. Ale strażnicy z domu bankiera Manahema wyszli, bo skończyli zmianę. I widzieli, jak go mordowałem. No i... o, co zrobili? Oni uratowali go z mojego uścisku. I poszli do bankiera i opowiedzieli mu wszystko. Manahem mnie przywołał. Sobie myślę, co chciałeś? Darowałeś mi te pieniądze, więc daj mi spokój. Mam dużo na głowie, no wiesz, życie. Ale wróciłem do Manahema, bo ma władzę. Manahem mówi, hej, pamiętasz, ile ty byłeś mi dłużny? No, nie pamiętam dokładnie, sporo pieniędzy, jakieś ponad 10 tysięcy talentów złota. A ile twój kuzyn był ci dłużny? No, jakieś 93. 93 talentów, 3 denarów. Hola, gdybym wisiał 93 talentów, to bym go załatwił. Dług wynosił 93 denarów. No to jakieś 3 miesiące pracy, a ty mi byłeś dłużny 10 tysięcy talentów. Ale ja się ulitowałem nad tobą. Darowałem ci oburzająco, olbrzymią, gigantyczną, kolosalną, przewielką, szaloną, nieskończoną sumę długu. Czy nie powinieneś ulitować się nad nim, jeśli on miał taki mały dług? Ty niełaskawy, ty zły człowieku. No i? W tym leży problem. On mnie nie rozumie. Rzecz w tym, że mój kuzyn pożyczył ode mnie pieniądze. Ale ten mi powiedział, jesteś niewdzięcznym, nielitościwym, nieuprzejmym, złym człowiekiem i nie rozumiesz, ile ci okazałem łaski. Nie dochodzi to do ciebie? Nie należy ci się przebaczenie. Czy to jest świat, w którym chcesz przebywać? Jeśli tak, to też musisz mi zwrócić dług. Zawołał straż. Zabierzcie go do więzienia. Musi siedzieć w więzieniu do momentu, aż mi spłaci cały dług. Jestem zgubiony. Koniec ze mną. Nigdy nie spłacę tego długu. O nie, idą. Proszę, proszę, nie bierzcie mnie tam. Co ja zrobię? Nie wiem, czy zrozumieliście tę historię, czy nie. Sądzę, że jest dość prosta i każdy może ją zrozumieć. Ale ja coś wyjaśnię.
Wiecie, co to jest, tak? Pytam wszystkich. To komórka. To może być niebezpieczną rzeczą. Na przykład, przeczytałem sporo przypadków o telefonach komórkowych. We Francji, południowo-zachodnia Francja, pewna pani otrzymała rachunek za telefon i wynosił on 11 biliardów franków. To mniej więcej, poproszę pokazać na obu ekranach. Możecie pokazać? Teraz? Dobra, nie martwcie się, bez pośpiechu. 11 biliardów franków to około 15 biliardów dolarów. Możecie to pojąć? To jest, niech wytłumaczę, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zer. Próbują postawić technologię na nogi. Jeżeli się da, to potrzebuję na obu ekranach. Robicie to. Jeszcze nie działa. A więc... I tak wyjaśnił tę historię. Ten pan, przepraszam, pani otrzymała rachunek za telefon wynoszący 15 biliardów dolarów. Przez kilka miesięcy próbowała się skontaktować z firmą telefoniczną, a oni nawet nie podnosili słuchawki. Ona pozwała tę firmę do sądu i dopiero wtedy się okazało, że to był błąd z wpisem. Pomimo tego, dowiedziałem się o innej osobie, gdy czytałem tę pierwszą, pan z Malezji. Komputer nie działa, odmawia posłuszeństwa. Otrzymał rachunek wynoszący 218 trylionów w walucie malezyjskiej. I otrzymał 10 dni na spłatę. A jeszcze inny pan otrzymał rachunek z T-Mobile w stanie Florida, wynoszący 210 tysięcy dolarów. Również pewna kobieta otrzymała taki rachunek od T-Mobile, w tym wypadku zgadzał się, ponad 200 tysięcy, ponieważ była w Kanadzie i wydawała pieniądze na SMS, internet, filmy i muzykę i zagraniczne telefony. Bez posiadania bezograniczonego internetu ani pakietu zagranicznego. I pisała z T-Mobile, powiadomiła prasę i w końcu T-Mobile zgodził się na zredukowanie rachunku z 200 tysięcy na 8 tysięcy, które musiała spłacić w ciągu 6 miesięcy. Telefony są niebezpieczne. A jeszcze inna historia. Pan miał na imię Peter, mieszkający w Kanadzie. Kupił komórkę i otrzymał pierwszy rachunek. Szczęka musiała mu opaść do podłogi, ponieważ ta kwota wynosiła 65 tysięcy dolarów. I zadzwonił do tej firmy i mówi, to jest jakiś błąd, jak ktoś może wydać 65 tysięcy dolarów na takim małym telefonie. To musi być jakiś błąd, proszę to sprawdzić. Nie jestem nawet w stanie zapłacić, studiuję, mam życiowe wydatki i nie jestem w stanie tyle zapłacić. Firma telefoniczna sprawdziła rachunek, odzwoniła i powiedzieli, ma pan rację. To był błąd. Nie jest pan nam winny 65 tysięcy, ale 85 tysięcy 600. Nie może być. O czym mówicie? Oni na to. Jak kupował pan ten telefon, to czy pan przeczytał ten drobny druczek na dole? O czym mówicie? Czy ma pan pakiet zagraniczny internet bez ograniczenia? Co to takiego? Nie wiedziałem. Gdybym wiedział, to bym nie używał tak telefonu. Cóż, ściągnął pan filmy, muzykę i cały ten internet i rozmowy z Kanady za granicę, na okrągło. Jest pan nam dłużny 85 tysięcy 600 dolarów. Nie mogę tyle zapłacić, proszę. Niech pan posłucha. To jest jednorazowa łaska. O, komputer działa, chwała panu. Jednorazowa łaska, darujemy panu ten jeden raz, jeden raz. Tak, czyż to nie zdumiewające? Nie zaciskajcie szczęk, po prostu oglądajcie. Powiedzieli, jednorazowa łaska. Usuniemy całe zużycie internetu i zostanie panu opłata za rozmowy lokalne i zagraniczne. Więc obetniemy rachunek z 85 600 do 3243. To prawdziwe wydarzenie, a sami możecie je przeczytać.
Okej, więc ucięli ten rachunek. W zasadzie darowali większość rachunku. To jest przebaczenie na 97%. Ale posłuchajcie, powiedzmy, że tak się nie stało. Nie jest tak w tym przypadku. Powiedzmy, że ten pan przeglądał ten rachunek, aby zobaczyć, co zrobił i żeby temu zapobiec w przyszłości. Powiedzmy, że zauważy dwa połączenia, których nie rozpoznawał. I mówi, ups, już pamiętam, spotkałem kolegę z klasy i stał przy drodze koło samochodu. Zepsuło mu się auto i powiedział, stary, mógłbym zadzwonić do żony i po lawetę. Żona mnie odbierze, a laweta odbierze moje auto. No i pozwoliłem mu użyć telefonu. Rozmawiał dwa razy, po jakieś 20 sekund. Jest mi winny 28 centów. Dlatego nie ma wciąż pieniędzy. Inni ludzie zużywają moje fundusze i nigdy nie oddają. To jego wina, nie moja. Wyobraźcie sobie, że dzwoni do kolegi i mówi, oddaj mi 28 centów. Jak nie, to zadzwonię na policję i pozwę cię do sądu. Będziesz siedział, oddaj mi pieniądze. Co o tym myślicie? Co myślicie o takiej historii? On był dłużny 85 600 i mu darowano. I on nie chce darować 28 centów. Co byście powiedzieli na ten temat? Czy ma to jakikolwiek sens? Więc, moi drodzy, studiujemy ostatnie przesłanie na temat przebaczenia. Jeśli nie zrozumieliście tych poprzednich, znajdziecie je albo na internecie, albo w formacie CD lub DVD. Ale musimy coś zrozumieć, zanim zamkniemy temat przebaczenia. Jezus opowiedział tę przypowieść w Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale. I ta sama przypowieść jest odpowiedziana w inny sposób w Ewangelii Łukasza 17. Mateusza 18 i Łukasza 17 mówią o tym samym temacie. W Mateuszu 18 Jezus mówi o przebaczeniu. Jezus mówi, po pierwsze powinniśmy przebaczać. Po drugie, nakazuje, byśmy byli jak dzieci. Potem Jezus mówi, że dzieci mają wiarę i szybko przebaczają. Następnie, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Mamy przebaczać, a będzie nam przebaczone. I gdy Jezus tak mówi, Piotr podchodzi do Jezusa i zadaje pytanie, po ile razy? Mam przebaczać raz, dwa, trzy razy dziennie? Faryzeusze, uczeni w piśmie, rabini, prawią ludowi, że mają przebaczać do trzech razy dziennie. Piotr chciał pokazać, że jest łaskawy, więc powiedział po siedem. A co Jezus na to? 70 razy po 7. Skąd wziął on tą odpowiedź? Gdyby powiedział 7 razy 7, to by było 49 razy i wtedy bym zrozumiał. To była liczba jubileuszowa. 7 razy 7, 49, a potem mamy rok 50. To był rok zbawienia i przebaczenia. Miałoby to sens. 7 razy 7 równa się 49, to będzie jubileusz. Ale 70, nie 7, 70 razy 7. Skąd on wziął tą liczbę? Zrozumiecie, to bardzo ważne. Piotr pyta, po ile razy? Jezus na to, 70 razy po 7. I właśnie w tym kontekście Piotr nie był w humorze. Widać było na jego twarzy, co? Co? 490 razy dziennie? Czy to niezdrowe? Czy nie jest to pozwalanie, wspomaganie na wykorzystywanie nas? W tym kontekście, gdy Piotr nie jest w humorze, Jezus opowiada przypowieść o nielitościwym słudze. Właśnie w tym kontekście. I na koniec tej przypowieści Jezus podsumowuje słowami. Podobnie uczyni wam mój Ojciec Niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Jezus opowiedział przypowieść. Z jednej strony ten sługa miał ogromny dług, którego nigdy by nie oddał. A z drugiej, ten drugi sługa miał malutki dług, który mógł łatwo spłacić.
Jezus mówi, podobnie uczyni wam mój Ojciec Niebieski. Aby zilustrować, jak mamy traktować innych. Pozwólcie, że wytłumaczę coś, o czym mówiłem przez ostatnie dwie soboty. Jezus nie powiedział, wspomagajcie grzech. W zasadzie Jezus mówi, idź i porozmawiaj z bratem swoim, a znajduje się to dwa wersety wcześniej. I gdy przyjmie to do wiadomości, to przebacz mu. Jeśli nie, to weź jednego, dwóch lub trzech innych, aby pokazać, że to poważna sprawa, ale i też, aby się upewnić, że sam nie jesteś w błędzie. I jeśli wtedy nie usłucha, to przedstaw sprawę w zborze. Jeśli wciąż nie usłucha, to ma być ci jako poganin. Co znaczy, że masz postawić granice, aby nie tolerować i wspomagać grzechu. Jezus powiedział, nie wspomagajcie. Ale potem Jezus opowiada przypowieść. O czym ona jest? Jezus opowiada. Jeden człowiek był dłużny 10 tysięcy talentów złota. Zaraz wam to objaśnię. Jeden denar był wart 4 gramy srebra. A denar był wart jednego dnia pracy, dziennej pensji żołnierza. Okej? Jeden dzień pracy. Załóżmy, że w naszych czasach by to było warte $100. Jeden dzień pracy. Nie ile wynosi średnia za dzień, ale tak załóżmy, żeby ułatwić obliczenia. Niech będzie $100 za dzień pracy, dobrze? Jeden talent równa się 30 kg złota, 75 funtów. A teraz uwaga, to mniej więcej 6 tysięcy denarów, czyli 6 tysięcy dni pracy, około 16 lat pracy. Słyszeliście to? To jeden talent. Ile wynosi jeden talent? 16 lat pracy. Niech wyjaśnię. 16 lat pracy, przez które spłaca się wszystkie zarobione pieniądze. Nie wydaje się na rachunki, jedzenie i inne wydatki. Przez 16 lat wszystkie pieniądze idą na spłacenie długu. Ale słuchajcie, on był dłużny 10 tysięcy talentów złota. Wiecie, ile to jest? 300 kg złota, 160 tysięcy lat pracy. W dolarach to prawdopodobnie około 6 miliardów. Co to? Rząd Stanów Zjednoczonych? No co jest? Kto może być tyle winny? To oburzający, gigantyczny, niemożliwy wręcz dług. No i słuchajcie. Ten drugi człowiek był mu winny 100 denarów. To jest równe 3 miesiącom pracy, 3 miesiące i 10 dni. Czy można te sumy nawet porównać? Pewien uczony mówi, że gdy postawi się jeden talent z tych 10 tysięcy talentów, czyli te 30 kg złota w worku, to będzie około 10 tysięcy woreczków złota. Jeśli się zapłaci pracownikom, to będzie około 100 milionów osób. Gdy otrzymają wypłatę, uwierzycie tej sumie? Szaleństwo. A więc człowiek w naszej przypowieści wydaje się całkowicie nieświadomy, ciemny, bez pojęcia co do olbrzymu gigantyzmu swojego długu. W tym leży problem. Niekoniecznie sam dług, ale fakt, że nie ma pojęcia, ile jest dłużny. I ponieważ nie zdaje sobie sprawy, jak wiele jest dłużny, to nie docenia wystarczająco łaski przebaczenia, które otrzymał. I ponieważ ich nie docenia, to nie jest w stanie stać się łaskawym wobec kogoś innego, ani mu przebaczyć. A więc, zadałbym wam takie pytanie. Ten człowiek mówi w bardzo głupi sposób, daruj mi, a ja ci spłacę. Jak te dwie rzeczy się pogodzą? Daruj i spłacę. Taką właśnie mamy wiarę. Albo się daruje, a to jest łaska, albo spłacamy dług, a to odpłata. Nie da się otrzymać przebaczenia i spłacić długu. Jeśli się spłaca, to koniec. Przebaczenie jest niekonieczne. Jeśli wam darowano, to zapłata jest niepotrzebna. To jest łaska. Ale z jakiegoś powodu myślimy, że potrzebne jest nam przebaczenie, ale i tak musimy zapłacić. To moim kolejnym pytaniem jest, w jaki sposób masz spłacić taki dług?
Jak masz spłacić taką łaskę, jak masz spłacić za krzyż, albo za to poświęcenie, za wieczność w niebie? W jaki sposób możemy się Bogu odpłacić za cokolwiek? No jak? A jednak staramy się Bogu odpłacić. Czy kiedykolwiek się odpłacimy? A jeszcze nie liczymy odsetek. To tak jakbyśmy byli winni tryliony na kartkach kredytowych z 21% i nie jesteśmy nawet w stanie spłacić codziennych odsetek. To tak jak kula śnieżna, codziennie rośnie, turlając się z górki tylko na podstawie procentów. Jak można takie coś spłacić? To niemożliwe. A propos, ten człowiek idzie do swojego władcy i mówi, ulituj się nade mną. A Pan w swojej nieskończonej, niesamowitej, bezmiernej, olbrzymiej łasce odpowiada. Daruję ci. Okażę ci łaskę, nie tylko ci wyboczę twój dług. Sam spłacę twoim wierzycielom. Zapłacę za ciebie. Przejmę twoje przewinienia, zapłacę za ciebie. Za wszystko. Wszystko przebaczone. W całości kompletnie przebaczone. Zero długu. Jesteś doskonały, wolny. Doprawdy wolny. Nareszcie wolny. Czy uwierzycie w taką łaskę? 10 tysięcy talentów złota. W pełni przebaczony. Tak jest w tej przypowieści. Chciałbym, abyście sobie wyobrazili. Ten sługa wraca do domu. W pełni darowano mu 10 tysięcy talentów złota, których nigdy by nie oddał. I spotyka znajomego, który jest mu winny 100 denarów. Łatwo spłacić w ciągu 3 miesięcy. Łapie znajomego za krawat. Dusi go na śmierć i mówi, nienawidzę tych, co nie oddają mi tego, co pożyczyli. Czy można sobie wyobrazić taki przypadek? Jezus mówi, tak właśnie robicie. W pełni wam darowano, ale nie potraficie wybaczyć małych długów. Chciałbym, abyście porównali te dwa długi. Gdy się je porówna, mając 30 kg złota w każdym worku, potrzebne jest tyle worków. Uczeni mówią, że osoby w kolejce, jeden za drugim, ciągnęłaby się przez 5 mil. Możecie to ogarnąć, pojąć, zrozumieć? Potrzebna by była kolejka, jeden za drugim, każdy z nich niosący worek z 30 kg złota, ciągnąca się przez 8 kilometrów. A ten drugi dług, gdyby się zebrało te monety, to zmieściłoby się to w garści lub w kieszeni. Czy te długi są porównywalne? To jest ten problem, który my mamy. Nie rozumiemy, jak wiele nam zostało przebaczone. I ponieważ nie rozumiemy, jak wiele nam zostało przebaczone, to nie jesteśmy w stanie okazać innym łaski. Słuchajcie, gdy Jezus powiedział 70 razy po 7, to skąd on wziął tą liczbę? Jest pewna historia w Starym Testamencie. Kain zabił Abla. Bóg spotkał się z Kainem. Bóg powiedział, jesteś przeklęty, będziesz uchodźcem. Kain na to, za surowe, ktokolwiek mnie złapie, zabije mnie, to za duża kara. A Bóg na to, ktokolwiek cię tknie, dostąpi on odwetu po 7 razy lub 7-krotnego. Księga Rodzaju 4,15. Prawnuk Kaina, Lemech, czy jak to się mówi po angielsku? Lamech. Okej. Zabija człowieka. Stracił równowagę, został oszukany przez człowieka i go zabił. Po czym mówi, tak przy okazji, jest pierwszym w historii, który miał 2 żony. Mówi on do swoich żon. Jeśli Kain ma być pomszczony 7 razy, to Lamech będzie pomszczony 70 razy po 7. Co czyni to odpowiedzią odwetu? I w kulturze hebrajskiej od tego momentu, od Księgi Rodzaju 4,15, kultura hebrajska używa tej liczby jako miary zemsty.
Słyszeliście, co powiedziałem? To był pospolity, znany zwrot w kulturze hebrajskiej. Każdy w kulturze hebrajskiej, z ludu Hebrajczyków, gdy się spytało, ile razy mam zrewanżować się, jeśli ktoś mi coś zrobił, to odpowiedź była 70 razy po 7. Muszą mieć nauczkę. W kulturze hebrajskiej, gdy Jezus powiedział 70 razy po 7, to wszyscy wiedzieli, że to była miara, według której się mierzyło rewanż wobec kogoś, kto nam przewinił. Nie powinno się zaprzestać, dać im nauczkę. Mścicie 70 razy po 7. Tak było w kulturze hebrajskiej. Więc Jezus wkracza i mówi, nie, 70 razy po 7 nie powinno być odpowiedzią odwetu, ale raczej odpowiedzią przebaczenia, łaski i miłosierdzia. Nie powinno się przebaczać do 7 czy 3 razy, ale zamiast się mścić po 70 razy po 7, to powinno się tyle razy przebaczać. Czy rozumiecie, skąd pochodzi ta liczba? Gdy Jezus tak mówi, to bardzo interesujące, że w tym kontekście Jezus naświetla, że jest różnica pomiędzy przebaczeniem i tolerowaniem grzechu. Idź i porozmawiaj z nim. Jeśli się nie zmieni, to nie wspomagaj, nie pozwalaj, aby szkodził tobie czy zborowi. Nakreślcie granice. Lecz pomimo tego trzeba odróżnić przebaczenie od tolerowania grzechu. Powinno się wypuścić te emocje, wypuścić chęć rewanżu. Rewanż należy do Pana. On okaże sprawiedliwość, nie potrzebuje pomocy. Powinno się wypuścić zgorzkniałość, wszystkie te uczucia. Ale nie wspomagać. Gdyby prosił o przebaczenie, współpracuj z nim, pomóż mu, tak jak Bóg współpracuje z nami. Jeśli odmawia zmiany, nakreślcie granice. Przebaczajcie, ale nie wspomagajcie, nie tolerujcie. Posłuchajcie, co strona WithChrist.org pisze, przebaczenie nie jest tolerancją. Przebacz mi, ale ulecz samego siebie. Toleruj cokolwiek ja zrobię, a przysporzę ci wiele kłopotów. Można przebaczyć komuś prawie wszystko, ale nie wszystko da się tolerować. Kiedykolwiek ludzie próbują razem mieszkać lub współpracować, to muszą zdecydować, jakie rzeczy będą tolerować. W skrócie, gdy się toleruje, to szkodzi całej grupie. Moi drodzy, przebaczmy naszym dłużnym, tak jak przebaczamy tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam. Mówiąc to, Jezus nie miał na myśli, żebyśmy nie oczekiwali sprawiedliwości od ludzi nam dłużnym. Nie powinniśmy propagować ani tolerować grzechu. Pozwólcie, że opowiem wam pewną historię i na tym skończę. W tej historii był pewien gość w podeszłym wieku, który nazywał się Joe. Mieszkał w Michigan, w małym miasteczku na złym osiedlu. I stary Joe prowadził mały warzywniak i ludzie z okolicy przychodzili na zakupy do niego, do warzywniaka, ponieważ ceny były niskie. Joe był dobrym człowiekiem. I Joe nie tylko tanio sprzedawał, ale modlił się z ludźmi i im pomagał. Jeśli ludzie tego potrzebowali, to on chodził do ich domów i pomagał im. A Joe nie był za bogaty, nie był zamożny, nigdy nie miał zysków, ponieważ ludzie wciąż prosili o pomoc. Joe wszystkim pomagał, dawał im pieniądze, a niektórzy z nich nie oddawali. I nie pytali się go, dlaczego im dajesz te pieniądze, wiesz, że nigdy ci nie oddadzą. A Joe powiedział, gdy daję, to jestem gotów na straty. Nie daję im po to, aby mi oddali. Daję, aby im pomóc. Jestem tu po to, aby pomóc. Pewnego dnia 3 młodych ludzi z tej samej okolicy przyszli do jego sklepiku. Mając broń palną, ograbili go. I wzięli wszystko, ostatki pieniędzy, które tam miał. Wszystko wartościowe ze sklepu. Kompletnie bez potrzeby, na przemoc. Jeden z nich sam postrzelił Joe w żołądek. Zadzwoniono na policję, zawieźli go do szpitala, uratowali mu życie, złapali tych 3 mężczyzn. Wyszli z posterunku po zapłaceniu kaucji do czasu rozprawy. Podczas czekania na rozprawę, rodzice Sama, tego co postrzelił Joe w żołądek,
Wzięli Sama i przyszli do szpitala. I mówią, tak bardzo nam przykro, tak nam bardzo wstyd, nie wychowaliśmy go tak, nie wiemy, co z nim jest. Bardzo chcielibyśmy prosić o przebaczenie, niech Pan nam przebaczy. I powiedzieli, żeby Sam prosił Joe o przebaczenie. No i Sam zadziornie, tak niespokojnie się pyta, czemu miałbym prosić o przebaczenie? Ponieważ postrzeliłeś go, prawie go zabiłeś. No dobra, przepraszam. Więc Joe powiedział do Sama, Sam, zrobiłeś coś bardzo złego i naprawdę powinieneś tego żałować. Ale bez względu, czy żałujesz, czy nie, przebaczę ci. Jeśli naprawdę żałujesz tego, po rozprawie i po tym, jak odsłużysz to, czym cię ukażą, chciałbym cię zatrudnić w moim sklepiku. Jeśli będziesz szczery i będziesz pracował, to nie będziesz musiał kraść ani grabić. Możesz coś zarobić. Dobrze ci to wynagrodzę. Możesz u mnie pracować, a ja ci pomogę zmienić twoje życie. Chcę ci pomóc. Więc przebaczam ci. Nadszedł dzień rozprawy. Policja i prawnik poprosili Joe, aby był jednym ze świadków. I gdy przyszła jego kolej, poprosił Joe, aby opowiedział, co się wydarzyło. I Joe zaczął opowiadać, co się stało. Więc co rodzice wybuchli? Czy nie mówiłeś, że mu przebaczyłeś? Czemu to teraz opowiadasz? A Joe powiedział sąsiadowi, owszem, przebaczyłem mu, ale prawda jest prawdą. I musi się zmienić. I powinien odbyć to, co nakazuje prawo, bo jeśli mu to ujdzie, to będzie powtórka. Musi się nauczyć dla swojego dobra i naszego bezpieczeństwa. Więc wsadzili wszystkich trzech do więzienia. Wszystkich wsadzili za kratki. Moi drodzy, Jezus powiedział, przebaczajcie, tak jak i wam jest przebaczone. Róbcie wszystko w waszej mocy, aby rozwiązać problemy. Jeśli ktoś przewinił przeciwko nam, idźcie i porozmawiajcie z nimi. Jeśli nie usłuchają, weźcie jednego lub dwóch, spróbujcie się dogadać. Jeśli wciąż nie usłuchają, to nie ignorujcie tego, nie oczekujcie, że problem sam zniknie. Pogorszy się. Zaangażujcie zbór. Grzech to poważny problem. Nie wolno się bawić grzechem. Nie ignorujcie go. Będzie sporo kłopotów, jeśli zignorujemy grzech. Nieważne, kto jest sprawcą, syn czy nieznajomy. Grzechu nie wolno ignorować. Porozmawiajcie ze zborem. Jeśli nie podziała, to niech ta osoba będzie dla was jak poganin. Mamy miłować pogan, ale nie wspomagać grzechu. Mamy się za nich modlić i pomagać w zmianie, ale nie tolerować ani pozwalać, aby grzech znów miał miejsce. Kościół powinien być bezpiecznym miejscem. Dlatego Jezus dał nam procedurę, w jaki sposób mamy sobie radzić z grzechem i wybaczaniem. Za każdym razem, kiedy dochodzimy do skrajności albo w tolerowaniu grzechu lub nieprzebaczania, to znajdujemy się w dużych tarapatach i ma to wpływ na nas samych, nasze rodziny i nasz Kościół. Za każdym razem, gdy słuchamy się Jezusa, to otrzymujemy pokój. Zbór jest w dobrym nastroju. I co więcej, otrzymujemy błogosławieństwo. I gdy tak czynimy i wybaczamy innym, to wtedy Bóg nam może przebaczyć. I to dzieje się tylko w jeden sposób. Jeśli zrozumiemy, patrząc na krzyż, i gdy tak myślimy, rozważamy i patrzymy na krzyż, gdy uświadamiamy sobie, jak wiele Bóg nam przebaczył, jeśli w pełni wpatrzymy się w Jego łaskę, w Jego krzyż, w Jego ofiarę, w Jego przebaczenie i miłość, miłosierdzie, widząc to wszystko, rozumiejąc, że darował nam gigantyczny dług, to nas to obezwładnia, brak nam słów. I gdy dociera do nas ogrom naszego długu, i zrozumienie, że go nam kompletnie przebaczono i spłacono, dopiero wtedy może wypełnić nas łaska i pokój i radość. I tylko wtedy, gdy zrozumiemy, jak wiele nam zostało przebaczone i jak wiele jesteśmy mu dłużni,
Tylko wtedy jesteśmy w stanie darować te małe długi, które ktoś jest nam winny. Ludzie, którzy nie wybaczają, to ci, którzy nie rozumieją przebaczenia. Ci, którzy sami nie doświadczyli łaski i przebaczenia. Mówią o nich, ale nie mają tej radości. Tylko ci, którzy mają radość wywodzące się z pokoju, po przebaczeniu, dzielą się przebaczeniem. Tylko ci, którzy rozumieją, co zrobili i jak wiele jest im przebaczone, wybaczają innym. Dlatego, moi drodzy, Bóg wzywa was, abyście coś z tym zrobili. Bóg was wzywa, abyście w pełni przebaczali, tak jak wam w pełni przebaczono. Są osoby w tym zgromadzeniu, którzy potrzebują przyjąć przebaczenie. Przez wiarę, bez zrozumienia, bez zasług, nigdy się nie odwdzięczysz. Przestań myśleć, spłacę dług. Przestań sobie mówić, no chodzę do kościoła, służę i oddaję dziesięcinę. To dobrze, ale to nigdy nie spłaci długu. Są tutaj dzisiaj osoby, które przez wiarę potrzebują w pełni zaakceptować przebaczenie i cieszyć się nim i wymazać grzech, tak jak Bóg wrzuca grzech na dno morza. Nie łówcie tam ryb. Rzućcie grzech na dno oceanu i zapomnijcie o nim. Są też tu ludzie, może ci sami, którzy potrzebują w pełni wybaczyć komuś innemu. Ponieważ jeśli nie przebaczy się komuś, kto mało przewinił, to Bóg nie może przebaczyć i wam. Czy chcecie żyć w takim świecie? W takim wypadku Bóg będzie traktował was w ten sam sposób. Są tutaj ludzie, którzy potrzebują ostatecznie przebaczyć, oddać i kroczyć dalej. I wyrzucić, tak jak Bóg wyrzuca grzechy na dno morza. Wyrzućcie to na dno morza i wybaczcie swojemu bratu, czy siostrze, czy znajomemu, koledze z pracy, czy szefowi, czy też byłemu mężowi, żonie. Wybaczcie w pełni. Nie oznacza to, że powróćcie do tego samego typu relacji. Nie znaczy to, że macie pozwolić, aby was nadużywali. Możliwe, że przyjdzie taki czas, kiedy trzeba nakreślić wyraźne granice, ale jednak w pełni przebaczcie. Niech nie będzie goryczy ani żadnych złych emocji wobec nich. W pełni przebaczcie, tak jak i wam w pełni przebaczono. Bóg wzywa, abyście tak robili. I gdy będziecie tak czynić, dostąpicie błogosławieństwa, otrzymacie pokój. Wasze życie się zmieni i wzrośniecie. Bóg chce, abyście tak czynili. Nie potraficie doświadczyć żadnego błogosławieństwa ani wzrostu przed otrzymaniem przebaczenia i wybaczenia innym. Nie możecie otrzymać zbawienia przed otrzymaniem przebaczenia i przebaczenia innym. Tylko ludzie, którym przebaczono, wejdą do nieba, a tym, którym przebaczono, wybaczają innym. Bóg okazał ci niezmierzoną łaskę w zamian za twój dług. On cię wzywa, abyś okazał łaskę za mały dług. Tam jest napisane, zostało ci przebaczone ze skrajnościowo wielki dług. Dlatego powinniście przebaczyć skrajnościowo mały dług. Nie przebaczono nam dlatego, że wybaczamy, ale gdy wybaczamy. Fundament wszystkiego przebaczenia opiera się na niezasłużonej, nieskończonej łasce i miłości Boga. I przez nasze nastawienie wobec innych okaże się, czy przyswoiliśmy tę miłość. I Chrystus mówi, bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Mateusza 7,2. Pomódlmy się. Ojcze, my rozmawialiśmy o naprawdę trudnym i wielkim zagadnieniu. Przebaczenie. Ojcze, mimo że nie zasługujemy, ani nie pojmujemy ogromu naszego długu, to wiemy, że Jezus przyszedł, aby w pełni zapłacić za nasz dług. A więc dziękujemy Ci. I modlimy się, że przez wiarę w pełni zaakceptujemy Twoje przebaczenie i łaskę. I modlimy się o zrozumienie tego, jak wiele i co takiego uczyniłeś dla nas na krzyżu. I modlimy się o to, że gdy przyjmujemy to przebaczenie, to wypełni nas, ogarnie Twoja łaska i miłość, aby nie sprawiało nam kłopotu przebaczenie tym wokół nas tyle i ile potrzeba. I dokazujesz nam codzienną łaskę, nieustające przebaczenie, nieustającą codzienną łaskę na każdy moment,
to abyśmy okazywali innym nieustającą łaskę i przebaczenie. Ojcze, prosimy o mądrość, aby nie wspomagać grzechu, ale okazać litość. Chcemy się stać łaskawym kościołem z łaskawymi członkami. Prosimy o to w drogim imieniu Jezusa. Amen.